Czy wszyscy mężczyźni zdradzają? Takie pytanie zadaliśmy uczestniczkom październikowej edycji Kina Kobiet w Grudziądzu. W odpowiedziach powiało nieco pesymizmem, niemniej jednak część kobiet, jak dowodzą odpowiedzi, pewna jest swoich partnerów. Jak to możliwe? Kontrola panów czy zwyczajne zaufanie? Pani Reno, czy wszyscy mężczyźni zdradzają? No na pewno gro zdradza. To nie ma znaczenia płeć. Płeć nie ma znaczenia. Sądzę, że tak. Wszyscy bez wyjątku? Bez wyjątku. To straszne. No, okropne. Czyli wszyscy, czy nie? Nie, wszyscy nie. Mówię, gro na pewno zdradza. Czyli tak, czy nie? Jak pani sądzi? Płeć nie ma znaczenia. Pani Moniko, czy wszyscy mężczyźni zdradzają? Nie. A czemu pani tak sądzi? Mam taką nadzieję, wielką i ogromną, że jednak nie. Wydaje mi się, że nie, bo mój mężczyzna mnie na pewno nie zdradza. Więc już jest na pewno jeden. Bo jestem pierwszy raz tutaj właśnie w Kinie Kobiet, z czego jestem niezmiernie zadowolona. Pani Kamilo, czy wszyscy mężczyźni zdradzają? Oj, myślę, że nie. Ja akurat mam takiego męża, w którym jestem bezgranicznie zakochana, ale cóż, życie plata, różne niespodzianki. No myślę, że tak nie jest. Chciałabym w to wierzyć. Niektórzy na pewno tak. Natomiast myślę, że w życiu również wszystko ma swoją przyczynę, więc jeżeli coś takiego, takie zjawisko się dzieje, to na pewno coś to spowodowało. Niektórzy, czyli? No zależy od mężczyzny, tak? Czy jest lojalny wobec kobiety, czy też nie. No każdy jest indywidualny, inny.